Zobaczymy, co dzieje się w klubie, kiedy nie ma piłkarzy. Ci, co wraca, znaczy, jest było... ciszej. No, będzie wyglądać tak samo, tylko nie będę miała z kim rozmawiać na dole. Przychodźcie do sklepiku od razu. Przedajemy karnety na rundę wiosenną. Dalej pracujemy. Brudy 24, robi się twoja koszulka. Dobra, ja myślałem, że jakiś piłkarz przyjechał. Ex-piłkarz. Przygotowuję karty parkingowe, nie? Ile kosztuje karta parkingowa? 1 509 000. Czekają na swoje karty parkingowe. Dzisiaj początek tygodnia, więc przejrzenie wszystkich maili, które napłynęły w weekend. Po co tu przyszliście? Po bilet. Jaki? Na derby. Dla emocji. Wejście na murawę wzbronione pod karą grzywny, obiekt monitorowany. Jaka jest kara grzywny za wejście na murawę? 5 000. Sprzątam. Dobra. Poniedziałek, 15 stycznia 2024 roku. Nasi piłkarze właśnie wyjechali na obóz szarym autobusem. Zobaczymy, co dzieje się w klubie, kiedy nie ma piłkarzy. Hej! Nie ma. Wyjechali piłkarze na obóz, ale my pracujemy dalej. Oczywiście. Przygotowanie murawy. Tak. Zostały miesiąc niecały. Mhm. Jak wygląda? Dobrze jest. Puste szafki niestety. Została tylko jedna. Jakubasz Matuły chyba zapomniał stroju, ten trener. A Patryk ma też jakiś stroj, ale widocznie nie potrzebował. Pusta szatnia. To co? Tylko masz spokój wreszcie. Więcej spokoju. Nikt ci nie wchodzi. No, właśnie. Dalej nie ma. No dalej nie ma. Jest tu kto? Dzień dobry. Dwa pytania mam. Jak twoja praca zmienia się, kiedy chłopaki jadą na obóz? Dla mnie w sumie w ogóle się nie zmienia. Mnie jest spokojniej, mi osób ci zawraca. Znaczy jest ciszej. Okej. Okay. Cześć. Cześć. Chciałem wiedzieć, co się dzieje, bo wszyscy pojechali. No właśnie jest smutno. Smutno, nie? No, odjechali przed chwilą i właśnie no, nasi zawodnicy. No pan, pan dyrektor przynajmniej. Pracuje. I pan dyrektor został, no. Biuro prasowe pojechało i jest smutno. No właśnie, co będziesz robiła w tym czasie, jak twoja praca będzie się różniła od tej, kiedy oni są na miejscu? No będzie wyglądać tak samo, tylko nie będę miała z kim rozmawiać na dole w biurze. Aha, czy przychodzi do ciebie i odwiedza? Tak. Dobra, tak. Bierzemy się do roboty, bo trzeba przygotować się już do meczu z Górnikiem. Dokładnie tak. Już za miesiąc niecały. Otworzyliśmy w sobotę co w Gliwicach, bo przegapiliśmy chyba to niektórzy. Viking Point. Co to jest Viking Point? Tak, to jest przede wszystkim nasz sponsor i otworzył tutaj punkt, gdzie można odbierać catering dietetyczny i też tam zjeść ich posiłki przygotowane. Dużo Wikinga widzę ostatnio na mieście, na autobusach, na placu tak. Piastów. Dlatego też domyślam się, że jest właśnie ta kampania pod kątem otwarcia punktu, żeby ludzie w Gliwicach byli bardziej świadomi marki. Dobrze, to zapraszamy smacznego. Tak. Pierwszy klient w tym roku. To jest pierwszy karetowicz na rundę wiosenną. Przychodźcie do sklepiku, od razu kupujcie. Osoby, które w ogóle nie kupiły karnetu na rundę wiosenną, jak i jesienną, to od razu wpadajcie. Można tutaj w sklepiku kupić i naprawdę opłaca się. I tylko przychodźcie. Byłem pół roku w Irlandii, sobie zarobić i zobaczyć, jak tam wygląda życie, ale Piast pokazał swoje i trzeba dopingować, kibicować Piastowi. 10 lutego zapraszamy na mecz z Górnikiem Zabrze, są to derby i pokażemy Górnikowi, kto tu rządzi na Śląsku. Kurde, to jest nie jest ustawka żadna, naprawdę to jest pierwszy karytowicz w tym roku kalendarzowym. Tak jest. No to co, dzięki, że jesteś z nami, jak masz na imię? Szymon. Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich kibiców Piasta Gliwice. Co się w pralni dzieje, proszę pani? Początku. Nie ma co prać, co? Jutro będziemy prać, bo przyjeżdżają z akademii chłopcy dzisiaj z obozu. A okej, okay, dobra, to nie przeszkadzam. Panie dyrektorze, jak pan ocenia sparing z Ferencvaros? No, bardzo trudny przeciwnik. A to był nasz pierwszy sparing w tym roku, po kilku treningach na sztucznym, na sztucznych boiskach. Także no, myślę, że jest światełko w tunelu, nie było źle, szczególnie druga połowa mogła Dokładnie. Się podobać.
To mógł być remis nawet przecież. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy kilku dogodnych sytuacji. No nic, patrzymy do przodu i szkoda, że ten Ferencváros akurat nie był trzecim czy czwartym springiem. Ale no, może się to opłaci. Jesteś gotowa? Tak? To uwaga, wchodzę. Cześć, niespodzianka, co ty robisz? Pracuję. Naprawdę? No. Przecież tu nie ma co robić, wszyscy są w Alicante. No nie do końca tak to jest. To co tu jest? No aktualnie właśnie obrabiam treści na TikToka, ponieważ mimo, że tu chłopaków nie ma, no jesteśmy w stałym kontakcie i dostaję pliki, które później się pojawiają na Instagramie czy na TikToku. Także oni nagrywają, a ja obrabiam. Okej, czyli praca zdalna trochę. A powiedz mi, skomentuj tę sytuację, ten miejsce w rankingu, w grudniowy ranking. Widziałem, że pierwsze miejsce mamy za coś, o co chodzi. Tak, otrzymaliśmy pierwsze miejsce za największe bodajże wyświetlenia na TikToku. Za? Za grudzień, tak. Okej, czyli ja pamiętam te 1,5 milionowe te posty, które szły, te filmiki. No naszym rekordem teraz jest Patryk Dziczek, gdzie jest 2 miliony wyświetleń. To zapraszamy na TikToka. No. Pani social media manager. Ty właściwie robisz tu wszystko w tym klubie. Eventy, socialki i troubleshooting. No trochę się łączy te wszystkie zadania. Czy nie jest tak, że w klubie nic się nie dzieje, kiedy chłopaki są tam? No nie, no bo oni się przygotowują do rundy wiosennej, a my już powoli przygotowujemy mecze. Które niebawem, no bo luty jakby nie było, mamy bardzo napięty. Mamy mecz z Górnikiem, mamy później wyjazdowy mecz z Rakowem, później mamy mecz z Krakowią, a później bodajże 3-4 dni i mamy mecz pucharowy z Rakowem u nas we wtorek. No to będzie i to wszystko działo w jednym miesiącu. Tak. Dobra, to pierwszy tydzień nie tęsknisz jakoś specjalnie, czy tęsknisz? No trochę tęsknię. Dobra. Trochę tak, bo jest cicho bardzo, no nikt tu, no nikogo nie ma. Nikogo. Nikt na mnie wpada do biura z różnymi tematami, no i tak nic się za bardzo nie dzieje. Dlatego to jest zmiana faktu, że no, dalej pracujemy. Dlatego cię przyszedłem odwiedzić. Dzięki. Kajtka. Cześć Kajtek. Cześć Karol. Nie ma Karola. 20 dni do derbów. Jak wygląda boisko? No, odpoczywa sobie, ale jest w dobrych rękach. Pamiętajcie, niebiesko-czerwoni, już niedługo zaczynamy od razu z wysokiego C, czyli derby z Górnikiem. Co robisz? Rozmawiam z Asią przez telefon. A co robisz z tym kablem? Odpalasz sobie prasę? Sprzęt, tak. Cześć, co to za imiona? Koszulki. A dla kogo? Wydarzenia, dla klientów. Aha, myślałem, że Maxowi nie, robimy. Nie. O kurde. Timmy Max Rudy. Wasze koszulki się robią. Jak będziecie to oglądać, to może już je będziecie mieli w rękach. Gdzie jest Patty? Hej, szukam cię. Jak tu ciepło masz w ogóle? No muszę mieć ciepło. Widzę, że wjechał tenis. Słyszałem, że jakiś turniej tam w Australii jest ważny. No bardzo ważny, wielki szlam, słuchaj. I co? Jak nam idzie naszej? Dzisiaj w nocy, a raczej rano. Tak? Magda Frank wygrała. Życiowy sukces. No właśnie ta nowa. Mega, nowa Iga? O co jaka nowa? No. Dobra, mamy nową Igę. Dodatkową, drugą Igę. No, wyprzedziła Magdalinet. Teraz jest jako dwójka. Co ty mówisz? No. Okej. Okay. Znaczy jeszcze nieoficjalnie od poniedziałku. Jako dwójka polska. Tak. Już myślimy o Górniku, czy jeszcze transfery? Nie, no do Górnika jeszcze trochę czasu. Tęsknisz? Troszeczkę. Rudy 24, robi się twoja koszulka, więc pozdrawiamy cię. Robi się? Tak. No w tej chwili sprzedajemy karnety na rundę wiosenną, no i jutro też ruszamy z biletami na Górnika, więc przygotowanie przed derbami. Zima nie przeszkadza? Nie. Jak oceniasz event, który odbył się w arenie? Bardzo fajnie. Dzieci zadowolone, bardzo dobry, pozytywny odzew jest od wszystkich. Jaki plan na ten miesiąc jeszcze, na te 2 tygodnie stycznia? No teraz na przygotowanie do tych najbliższych meczów, które się runda już rozpocznie. Dużo pracy czy chwila oddechu? A różnie. Powiedz mi, w przyszłym tygodniu będziesz sadził trawę? Tak. Siał będziesz w przyszłym tygodniu? W przyszłym tygodniu. Przygotowywać się już na tą rundę wiosenną. Dzień dobry, ja myślałem, że jakiś piłkarz przyjechał. Ex-piłkarz. A to trener. Jak tam praca? Wszystko dobrze. Właśnie wróciliśmy z obozu jednego, szykujemy się na kolejne 3, więc no jest to robić. Dziękuję. A teraz tak na poważnie. Teraz na poważnie. Nie, to był żart. Ex-piłkarz to niedobre określenie. My zaczęliśmy chwilę po przerwie związanej ze Świętem Trzech Króli. No i dosyć szybko pojechaliśmy na obóz do Ustronia. Trochę
gorsze warunki niż w Hiszpanii, troszeczkę chłodniej, ale wystarczająco ciepło, żeby móc realizować treningi. Okej, okay, czyli kiedy zaczynacie już rozgrywki ligowe? O, dopiero w marcu. No to macie pod koniec czas. Lutego, na początku marca. No to macie więcej czasu na rozpęd, tak? Tak. Sytuacja tak, kadrowa, wszyscy zdrowi? No póki co tak, wszystko jest ok, ale no dopiero te zgrupowania zaczęliśmy, jeszcze 3 turnusy przed nami. Mam nadzieję, że obejdzie się też bez chorób, bez jakichś urazów dolegliwości. Ostatnie pytanie, bo zimno. Jaki plan na dzisiaj? Co do zrobienia? No muszę podsumować obóz. Pan nie marznie? No, to takie mrozy to nie mrozy. Szefie, bo jest dzisiaj dzień dziadka, więc czego życzyć? Zdrowia. A jaka to jest funkcja? Co? Ostatnia w życiu, jedna z ostatnich albo przedostatnia. Ale jak ważna. Bo jeszcze pradziadek jest. Ale jak ważna ta funkcja. No ważna, bardzo ważna. Widział się z wnuczkiem? Wczoraj. No to pozdrowienia. A no, pan dziękuję. Jeszcze wnuczka nie ma. Grał wczoraj. Ja jeszcze nie. Czyli wnuczek pana Andrzeja jest u was na treningu był. Tak, tak, tak. Jest zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Gliwice i wczoraj brał udział w treningu reprezentacji klubów partnerskich rocznika 2014. Dobry jest? Nieźle sobie poradził, dobra. Ale to jest dłuższy proces. Zobaczymy. Na razie jest okej. To w jakim wieku do was dzieci mogą przychodzić? Najszybciej? Z klubów partnerskich generalnie na treningi reprezentacji w przedziale U8, U11. Jeśli chodzi o już akademię stricte i klasy sportowe, od 5 klasy szkoły podstawowej. A jeśli chodzi o Espaniole, tam dzieci zaczynają już stawiając pierwsze kroki, więc jeśli macie państwo dzieci i chcecie zapisać, to Espaniola jest dobrym miejscem. I potem do Piasta zapraszam. Zapraszam. Kartkę nam wysłała Espaniola Fundacja, tak? Dobrze. Fundacja Espaniola, wielkie dzięki za kartkę i życzenia świąteczne i fajnie, że jesteście z nami. Tak? Tak. Potwierdzam. Przyszliśmy poprzeszkadzać trochę Kamilowi. Kamil, cześć. Ładnie cześć. Wyglądasz dzisiaj. Co się dzieje przez ostatni tydzień w twojej pracy? Czym się zajmowałeś? No dzisiaj się dużo dzieje, bo pierwsze dni sprzedaży biletów na Górnika. Za chwilę ruszamy ze sprzedażą kart parkingowych. Jak idą bilety? Nadzwyczaj dobrze. Nadzwyczaj dobrze. To czyli jest zapotrzebowanie. Widziałem tą fajną promocję, tak? Możesz o niej przypomnieć? Tak, jeżeli uzyskamy frekwencję minimum 7,5 tysiąca, no to bilety na Krakowie będą tańsze i im będzie nas więcej, tym będzie jeszcze taniej. Druga rzecz, dzieje się w tym tygodniu posiedzenie biznesowe, tak? Czwartek dokładnie, z firmą Vero Cargo na Jasnej. Jakie plany ten tydzień masz jeszcze? No i spać. A co teraz robisz? Nic. Nie, na stres. Nie, no przygotowuję karty parkingowe, nie? Dobra, to pozdro. Ile kosztuje karta parkingowa? 1 500 000. Nie no, ile kosztuje? Stówkę. Za? Za pół roku. 50 zł dla przedłużających, stówka na nowych. To chyba taniej niż parkowanie w centrum Gliwic. No tak, o wiele taniej. Tym bardziej, że tutaj mamy parking przez kilka godzin tak naprawdę, bo kibic przyjeżdża przed meczem, potem jest cały mecz, zanim dojdzie, to na pewno wychodzi o wiele taniej. Zanim dojdzie. I strzeżony parking. Robisz? Tak. To nie przeszkadza. Bo świeci na czerwono, bo one są jeszcze nieaktywne. Nie? Dobra. Nie no, pierwsi kibice czekają już na swoje karty parkingowe. Co ty mówisz? Czekają na swoje karty parkingowe. Na czekają. No jak przeżyłaś tą Igę Świątek? Jako specjalista. Smuteczek. Jest pan prezes. Nie przeszkadzałem mu. Nie przeszkadzałem panu prezes. Smuteczek, ale będzie silniejszy. No tak jak w piłce nożnej. Wróci silniejszy. Trzeba się nauczyć przegrywać też, tak? No, słuchaj, tak jest tenis. Tenis to jest gra, gdzie cały czas praktycznie przegrywasz. No właśnie. A Iga nas przyzwyczaiła do wygrywania, więc... Tym sparingiem, czy nie? Nie przejmujesz się na razie? Nie przejmuję się, to są sparingi. Bo to są, żeby przećwiczyć, to trzeba. Oglądasz vlogi? Oglądam. Tak? No. Oglądasz vlogi Kajtka? To co? Pozdrawiamy Kajtka. Pozdrawiamy. On tam się grzeje w Hiszpanii, a my tutaj... Nie no, chłopaki, ciężko pracują. Właśnie rozmawiałeś na ten temat. Cześć, kim jesteś? Po raz kolejny odpowiem, że nazywam się Mateusz i jestem scoutem Akademii. Co dzisiaj w planie? Dzisiaj początek tygodnia, więc przejrzenie wszystkich maili, które napłynęły w weekend. A później jedziemy na treningi i obserwujemy, co się dzieje. Idziemy obsłużyć tych ludzi od tych kart parkingowych. Czy myślisz, że po co przyszli? Po karty parkingowe. Serio? A już bilety na metrę. Zaraz się dowiemy. Po co tu przyszliście? Dzień dobry. Zdjęcie zrobił, że nas na po parkingowe. A jednak, tak myślałem. Proszę się nie wstydzić. Panią kasujemy, ale pan mi powie, po co pan tu przyszedł? Po kartę parkingową. Dlaczego pan kupuje kartę parkingową? No, mam abonament i chcę korzystać z parkingu, żeby sobie kulturalnie podjechać przed meczem i nie stawać gdzieś tam ludziom pod domami, tylko tutaj z
tyłu stadionu. Czyli opłaca się. Bardzo się opłaca. A pan też? Pan już ma tą kartę przecież. No mam. No to po co panu teraz kolejna? No bo trzeba przedłużyć, tak? Aha, a bilet na mecz z Górnikiem już jest? Ja mam karnet. O kurczę, to w ogóle o czym gadamy. To karnetowicze chodzą pierwsi, proszę. Po bilet. Jaki? Na derby. Wybiera się pan sam? Nie, z kolegą. Jaki sektor? Mój. Dobrze, dlaczego warto na derby przyjść? No, dla emocji. Pan o ten mecz derbowy, no jakie to są emocje? Czy traktuje pan to jakoś inaczej dalej, bo tyle razy już... Nie, no to raczej tak samo. Ja już wyrosłem, powiedzmy, z takich tam sektorów tych ultrasów, ale spokojnie, na spokojnie. Ale jest to na pewno przeżycie. Czy pana o wynik meczu sparingowego, czy to dla pana ma znaczenie? Oglądał pan wczoraj? Patrzyłem trochę, ale to mi się wydaje, no... To nie ma takiego znaczenia, on ma wypróbować tych zawodników, on się przygotować, tak no. Jakie znaczenie ma na przykład? Dla mnie to przegrali to jest źle niby, nie? Ale dla trenera może być dobrze, no ja dlatego nie jestem trenerem, nie wiem, ale moim zdaniem dobrze. W pierwszej połowie mieli przewagę, a później to roztrwonili w ciągu minuty, no to mnie boli tylko. Okej, okay, ale te wyniki dają dla pana jakieś znaczenie, czy raczej to znaczenie bardziej ważniejsze jest gra podczas tych sparingów niż wynik? Gra, tylko że martwi mnie nieskuteczność w dalszym ciągu. No to co, widzimy się na meczu, ale mam nadzieję, że będą skuteczni. Ja też mam tak. Muszą być. W jakiej sprawie pani przyszła do nas? Odbioru karnetu. Karnet, tak? Tak. Na? Całą rundę wiosenną, tak? Na całą rundę wiosenną, tak. Dobrze, jest. A kartę parkingową też pani dzisiaj kupuje, czy nie? Nie myślałam jeszcze na ten temat. Na derby pani już czeka? Oczywiście. Nie może się pani doczekać? Przyjdzie pani? No oczywiście, 10 lutego. A nie będzie pani? 17 godzina. No ja sprzątam nasz magazynek, gdzie są wszelakie rzeczy różne i będę je teraz segregować. Dużo skarbów mogę zetknąć? No możesz, no. Tak, na rozmazaniu. Dobra, nie pokażę nazwiska. Kiedy planujesz zakończenie prac? No, chciałabym najpóźniej jutro. Kto to dostanie te kalendarze? Dostały dzieci na treningu noworocznym. Aha. I można je kupić w sklepie Kibice. To polecamy. Taka forma marketingu. Ty pokaż mi jakiś skarb, który masz. Taki najfajniejszy skarb, najcenniejszy. O, pokaż. Torba z Widzewa. Okej. Okay. O, patrz. Są stare koszulki. Co ty mówisz? To są meczówki aktualne. Tak. Jaki skarb, jaki herb. To się ma nazwisko tam z tyłu jakieś, czy nie? Nie, numerek. Tylko. To były czasy, 19. Bo... Dobra. No, bo tu jest taka właśnie półka trochę muzealna. No, już jutro zaczynamy akcję Górnik. Już jutro? O kurczę. Tak, będziemy rozwozić plakaty, ulotki do szkół, także no, w tym tygodniu zaczynamy mocniej działać. Dobrze. Czyli powodzenia. A jak tam na obozie oceniasz na razie ostatnie mecze? No bardzo dobrze jest. Mecze nie, wyniki, nie? Ale... No ale to są sparingi, to po pierwsze. A po drugie, no jest bardzo dużo pracy. Też widzę, jak to nasze biuro prasowe na wyjeździe działa. Też po tych materiałach, które dostaje i później trzeba je obrobić. Więc mają masę roboty. Właśnie chcę to podkreślić, że to nie są wakacje pod palmami, tylko to jest ciężka praca od rana do wieczora. Tak, dosłownie. Do wieczora, wręcz do nocy, no bo na przykład Kajtek vlogi musi montować, inaczej, nagrywa przez cały dzień, później szybko montuje i one jeszcze w tym samym dniu się pojawiają na kanale i to codziennie. Dokładnie. Także to jest kupa roboty. Na czym polega twoja praca i czym różni się taka praca skauta od skauta takiego w dużej drużynie? Przede wszystkim scouting młodzieżowy różni się tym, że masz zdecydowanie większą rozpiętość wiekową i chłopcy są na zdecydowanie innym poziomie, tak? Co prawda no, w piłce seniorskiej również to się zdarza. No, niektórzy grają w czwartej lidze, drudzy w ekstraklasie, natomiast scouting w pierwszej drużynie Piasta no, funkcjonuje, czy polega głównie na tym, żeby wzmocnić pierwszy zespół, więc ten obszar poszukiwań jest troszkę zawężony. No, my musimy jeździć na mecze wszelkich kategorii wiekowych, U12, U13, po U17, U19. Także ten rozstrzał jest dosyć spory. Scouting młodzieżowy różni się, czy jakby charakteryzuje się tym, że dana drużyna w naszej akademii ma inny poziom, tak?
Niektóre drużyny grają w pierwszej lidze wojewódzkiej, inne w drugiej. Tak więc no, dla nas najważniejsze jest to, żeby stale te zespoły wzmacniać, żeby grać w najwyższych ligach. Co prawda my w Akademii mamy ustalone jakby ramy, natomiast im drużyny są starsze i zawodnicy, tym ci chłopcy powinni być już konkretnie wyprofilowani na daną pozycję. W tym tygodniu jedziemy na kadrę, gdzie będą zresztą nasi wychowankowie. Natomiast no to jest jeszcze okres, gdzie my gramy sparingi, nie są to rozgrywki ligowe, tak? Natomiast jakie są rozgrywki ligowe, to ile oglądasz meczy tygodniowo? W tygodniu? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że od 4 do 8 w weekend. Dzięki Mateusz, że ci przyszedł do nas i powodzenia w pracy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam kibiców Piasta. Wejście na murawę wzbronione pod karą grzywny, obiekt monitorowany. Ty, nie możemy wejść na murawę, bo dostajemy karę. Widzicie? Tak możesz ci buty wypalić. Tak poważnie traktujemy teraz dzisiaj przygotowanie murawy na mecz z Górnikiem Zabrze. Tak, Kamil? Zawsze traktujemy poważnie. Jak trener ocenia na razie ten obóz z perspektywy jakby takiego widza z Gliwic? Już dobiega do końca? Chyba w porządku. Wydaje mi się, że wyniki na pewno są rzeczą drugorzędną i nie ma co się nimi przejmować. Cieszy ta ostatnio wygrana, to jest jakiś impuls do dalszej pracy i dobry zwiastun na nadchodzący sezon. No nas z perspektywy Akademii najbardziej interesuje to, czy chłopcy, którzy u nas grają w piłkę, którzy się wywodzą z Akademii, mają szansę pokazania swojej wartości na boisku. No i tak się dzieje. Piotrek Liszewski, widziałem, w tych meczach występuje, więc dla nas to jest największa radość i trzymamy za niego kciuki. Powiedz mi, nie możesz już doczekać, Ola, meczu z Górnikiem? No będę. A nie możesz się doczekać? Nie mogę się doczekać. Jaka jest kara grzywny za wejście na murawę? 5 tysięcy. Dlaczego? No bo nie wolno wchodzić na murawę. Dlaczego? Bo no, przynosimy grzyby na butach, choroby inne. Tak. Czyli murawa jest świętością? Tak, jest obrys zrobiony, także nie wchodzimy teraz. Dobrze, szefie, dziękuję. Proszę. Stały niecałe 2 tygodnie do meczu? Tak. Wszystko mamy gotowe? To się okaże 10 lutego, ale mam nadzieję, że tak. Co przygotować jeszcze musimy na derby? Stadion cały. Chłopaki na pewno murawę muszą przygotować. My musimy wszystkie sektory, przejścia, wejścia, kasy, no także jest trochę pracy jeszcze przed nami. Piłkarze gotowi, pracownicy gotowi, kibice ludzie też gotowi, a powiedz mi te derby, jak oceniasz? Myślisz, że będzie łatwo, czy raczej może być to trudny mecz tym razem? Mam nadzieję, że będzie łatwo, aczkolwiek spodziewam się mimo wszystko trudnego meczu. Wiadomo, derby to derby. Pamiętasz jakieś takie derby, które zapadły ci wybitnie w pamięć? No, nawet te ostatnie derby, przedostatnie na wyjeździe, gdzie zakończyło się 3-3, czerwona kartka Ariela Mosura, no to były dość takie specyficzne derby. Mniej miałeś, miałeś 12 lat. Tak, byłem na tym meczu, pamiętam go doskonale, 1-0, Mariusz Muszalik. I co, to był ten mecz, który najwięcej emocji ci dał, czy jednak... Tak, 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 ten mecz na pewno też był taki wyjątkowy, bo to był nasz pierwszy w Gliwicach w Ekstraklasie. Także każdy, myślę, że kto na nim był, to go długo jeszcze zapamięta. No dzisiaj kolejny dzień pracy. No i dalej sprzątamy biuro i niszczymy zbędne jakby papiery. Sprzątam. Dobra. Gotowy na Górnik? Gotowy. To co, widzimy się na 10 już? Tak jest, widzimy się na Okrzei. Dobrze. A ty co robisz? Sprząta. Porządki wiosenne. Tylko po prostu nie przetisaj palca, dobra? Na koniec. Wiadomo. Będziesz na derbach? Będę, oczywiście. Idziemy do roboty, tak? Idziemy do roboty. Gotowy na Górnik? Gotowy jak zawsze. Nie, serio, bo... Czekamy na naszych zawodników, te... Półki znowu się zapełnią.